Wjechaliśmy wczoraj do Arizony i jesteśmy w dosyć ładnym hotelu, już nas zaskoczył hall. Koszt tego hotelu z podatkiem wyszedł $61. Jest to miejscowość Winslow, a hotel nazywa się Roadway Inn. Śniadanie też było wliczone dla 3 osób i były na nim nawet bardzo dobre kiełbaski, bardzo dużo ich było. Także jesteśmy bardzo miło zaskoczeni. Spoko hotel w bardzo rozsądnej cenie. Zajechaliśmy teraz przed Montezuna Castle w Arizonie. Jest to zamek wybudowany w skale. Został on wybudowany pomiędzy XI a XIII wiekiem. Znajduje się tam 5 pięter i oryginalnie było tam 200 pomieszczeń. Teraz niestety zachowało się tylko 45. Nie widać tam żadnych schodów, a to z tego względu, że mieszkańcy wchodzili tam po drabinie. Było to celowe, aby trudniej było dostać się w to miejsce. Niestety na początku XX wieku bardzo dużo rabusiów ograbiło ten teren przez przypadek, niszcząc wszystko, jak również dużo osób wspinało się po tych terenach i pozawalały się te konstrukcje. Miejsce to zostało wybrane z kilku powodów. Po pierwsze, były tu naturalne pęknięcia w skale, które umożliwiły łatwiejsze dalej drążenie tego zamku i budowanie go. Kolejnym powodem, dla którego wybudowali ten zamek akurat tutaj, było to, że latem w tym miejscu jest chłodniej, natomiast zimą jest cieplej. Całe słońce jest zbierane w tym miejscu. Dodatkowo nie musieli budować murów obronnych, ponieważ murem był cały ten budynek, a z przodu, aby do niego się dostać, trzeba było mieć drabiny. Drapieżne zwierzęta nie docierały do tej jaskini. Na tych terenach również występowały powodzie, a zamek ten idealnie uchraniał mieszkańców przed zniszczeniami. Ludzie mieszkali również obok tego zamku i możemy zauważyć różne wgłębienia i konstrukcje. Dlaczego ogólnie w tym miejscu ludzie się osiedlili? To było jedno z lepszych miejsc do życia. Było tu bardzo dużo jedzenia, wody, rzeki płynęły, jeziora były. Dlatego to było perfekcyjne miejsce do życia. Do tego było dosyć ciepło. W tym miejscu widać dużo dokładniej domki, które znajdowały się w okolicach zamku. Zobaczcie, tutaj jest 5 poziomów domków. W szczytowym momencie w okolicach tego zamku i w zamku żyło do 6 tysięcy ludzi. Jesteśmy w odległości być może 50 do 100 metrów od zamku. Po tej stronie znajdowała się ogromna rzeka, która była niezbędna do uprawy i do życia zwierząt, jak i ludzi. W taki sposób wyglądały te pomieszczenia. Opuścili go prawdopodobnie przez szerzące się w tym społeczeństwie choroby, jak również przez konflikty. Pogoda zmieniała się na bardzo suchą i rzeka zaczęła wysychać. To mógł być kolejny z powodów, dlaczego Indianie zaczęli porzucać ten teren i łączyli się z pozostałymi pueblos na zachodzie i północy. Znajdujemy się teraz przy Montezuma Well, czyli studni Montezuma. Wygląda to rzeczywiście jak studnia, taka bardzo duża. W tym zbiorniku wodnym nie ma żadnych ryb i nawet podczas dużych susz znajduje się w nim woda. Studnia ta znajduje się około 10 mil od Montezuma Castle. Temperatura wody jest stała, jest to około 23 stopni Celsjusza przez cały rok. Po lewej stronie studni znajdują się budynki, w których mieszkali Indianie. Studnia ta powstała od 10 do 13 tysięcy lat temu. Można tutaj zejść nawet trochę niżej. Z tej strony znajdują się kolejne ruiny. Ciekawe, czy ich tutaj nie zalewało, jak były większe opady. Kolejne ruiny. Są one wciąż zamieszkałe, teraz jedynie przez wiewiórki. Z drugiej strony studni. Naturalna studnia. Schodzimy teraz na dół studni. Mogą tutaj występować rattlesnake'i. Mam nadzieję, że jakiegoś spotkamy z daleka. Rzeka, która płynie po lewej i po prawej stronie, jest tak naprawdę odpływem tej dużej studni, bo woda, która się w niej zbiera, pochodzi z dołu. Jest jednak bardzo czysta. Aż chciałbym spróbować się jej napić, ale stuprocentowej nie mam pewności, czy ta woda jest wciąż zdatna do picia. Zajechaliśmy teraz w miejsce, w którym około 800 lat temu wybuchł wulkan. A to jest zastygła lawa. Fajnie ta lawa wygląda. Zastanawia mnie, jak długo ona zastygała i ile czasu było potrzebne do tego, aby pojawiły się pierwsze rośliny. Jest to niesamowicie twarde.
Teraz zmierzamy na Lennox Crater. Lennox Crater znajduje się za nami i jest takie małe rozczarowanie. Jest może i szeroki, ale nie jest głęboki. Po mojej stronie znajduje się Sunset Crater. Jest to wulkan, który wybuchł 700 lat temu. I to on pozostawił najwięcej lawy, która znajduje się tam na dole. Sprawił również, że lokalni Indianie, którzy mieszkali tutaj od co najmniej 200-300 lat, zostali zmuszeni do opuszczenia tego terenu, ponieważ ziemia nie nadawała się do niczego. Duża góra przede mną to jest właśnie Sunset Crater Volcano. Zobaczcie, jakie to jest duże. Zajechaliśmy do Wupatki Pueblo. Jest to miasto założone w XII wieku i znajdowało się tutaj około 100 pomieszczeń mieszkalnych, jak również inne budynki codziennego użytku. Na dole mamy prawdopodobnie kiwę. Znajdujemy się około 18 mil od dużego wulkanu Sunset Crater Volcano. 18 mil to może być jakieś 25 km. Ten czarny pył to są jeszcze skutki wybuchu wulkanu. Ten wulkan był powodem opuszczenia tego terenu przez Indian. Warto zwrócić uwagę na budowle Wupatki Pueblo, które były osadzone częściowo na skałach, przez co potrzebowali mniej materiału na zbudowanie budynków. Pomieszczenia na samym dole służyły do spiżarni i najczęściej tutaj się znajdowała kukurydza. Dziury, które znajdują się na dole pomieszczeń, służyły do rozpalania ognia. Cały system podmuchu powietrza w tych budynkach był tak zorganizowany, że ciepło zostawało w środku, a dym wylatywał na zewnątrz. Ruiny, które się tutaj znajdują, są jeszcze niezbadane i nieodkopane. Z tego powodu nie możemy nawet kroku tam postawić. Tak jak wspominałem z góry, to jest wielka kiwa, która została zrekonstruowana z oryginalnych kamieni. Po mojej lewej stronie znajduje się Bolkart, w którym głównie były organizowane zabawy, jak również inne spotkania towarzyskie dla całej wioski. Bardzo ciekawa rzecz znajduje się w Wupatki. Jest to the blowhole, czyli dziura, z której wieje powietrze. Jest ona tutaj. Teraz wieje zimne powietrze. Gdy ciśnienie na zewnątrz rośnie, zimne powietrze z tego hola wylatuje. I ono jest naprawdę chłodne, tu można się nieźle schłodzić. Natomiast gdy ciśnienie opada na zewnątrz, ciepłe powietrze zaczyna dmuchać stąd. Ta dziura jest to skutek różnych pęknięć w ziemi, które są ze sobą połączone na bardzo dużej odległości. I tutaj na tym Wupatki area, czyli na tym terenie Wupatki, można znaleźć kilka takich dziur, które są ze sobą połączone. Jeszcze raz się tutaj schłodzę, teraz jest chyba 93 stopnie tutaj. Pierwsza prehistoryczna klimatyzacja, którą widzę. Gdy ciśnienie rośnie, to zimne powietrze zaczyna być zasysane w różnych tutaj innych miejscach, nie wiem dokładnie gdzie. A jak coś jest zasysane, to z drugiej strony musi wylecieć. I z tej strony wylatuje wszystko. Także jest to świetny, naturalny klimatyzator. Na koniec dnia zajechaliśmy pod ikonę Wielkiego Kanionu, czyli Horseshoe Bend. Znajduje się ona pod zachodniej części kanionu w Arizonie, niedaleko Page. Nazwa Horseshoe pochodzi od końskiej podkowy, w jakim kształcie jest ta część kanionu i zakręca Colorado River. Widok jest świetny. Mam nadzieję, że będzie wszystko widoczne, pomimo tego, że nagrywam pod słońce. Zobaczcie, ile jest ludzi. Nie ma tutaj żadnych barierek. Jest wszystko naturalne. Jednak oczekiwanie na zachód słońca trwa trochę dłużej. Widok jest niesamowity na tą Colorado River. Teraz niebo jest delikatnie pomarańczowe. Szkoda, że słońce nie odbija się w Colorado River, ale wciąż jest niezły widok. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Niezwykle mnie to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów i cześć!